5 marca, godzina 3:03, a ja właśnie jestem ubrany, widzicie jak? Bo jadę w Tatry, tak dla odmiany. Ostatnio bardzo dużo jeżdżę w góry, ale o tym pogadamy później, jak już będę w Zakopanem. W każdym razie pozdrawiam was z Krakowa, ubieram się, jeszcze szybko coś zjem i lecę na dworzec. Będę jechał pierwszy raz w sumie pociągiem nieregionalnym, tylko właśnie normalnym TLK, no Intercity, do Zakopanego, więc zobaczymy, jak to jest pojechać w końcu 2:30, a nie 4 godziny. Byłem w Zakopanem, zrobiłem trasę to, co w urodziny z Kacperem Zimą, z Murowańcem i Kasprowym Wierchem. Byłem z moimi przyjaciółmi na Babiej Górze. Byłem też na Nosalu ostatnio, więc to trochę sobie jeżdżę. No ale dzisiaj będzie w sumie taka dosyć fajna trasa, w większości nowa, więc zobaczycie sami, 30 km, więc trzeba będzie zasuwać. Ale będzie super. Także bądźcie ze mną w tej pięknej podróży i widzimy się w Zakopanem. Zdążyłem już polatać dronem, także wybaczcie, ale już idę na szlak i przy okazji fajnie widać górki. Tutaj jest Kościelec na przykład, tam jest Świnica, także coś widać, nie tak jak ostatnio, że tak powiem, ale jest super, w sensie no był piękny wschód słońca po drodze, wam nagrałem, to zobaczycie. No i coś tam też dronem złapałem, no zobaczymy, co z tego wyszło, no ale teraz no mimo wszystko nie będę miał za dużo czasu na przystanki, także śmigam, strawę już włączyłem, bo mój Apple Watch niestety zazwyczaj pada bardzo szybko, więc trzymajcie kciuki, a ja idę się zachwycać widokiem. Mijam właśnie Wielką Krokiew i odbijam w prawo do Doliny Strążyskiej. Tutaj właśnie jest wyciąg na Wielką Krokiew. No i sama skocznia. Padało przez chwilę bardzo, ale już się rozpogadza. No trochę mnie zmoczyło na start, ale przynajmniej zdążyłem tym dronem wystartować, jak jeszcze było ładnie. Także przynajmniej tyle. No i już jest tabliczka, widzę. Tatrzański Park Narodowy. Więc lecimy. Znowu zaczęło padać, ale odbijamy właśnie na Dolinę Strążyską i idziemy elegancko. Zobaczcie, jak jest ładnie. Co prawda jeszcze pada, ale jest spoko. Generalnie jest godzina bodajże 7 coś i speedrunujemy do wodospadu Siklewica. Póki co, bo jeśli będzie ładnie, a jest taka szansa, bo tak się przejaśnia. No, generalnie jak patrzymy na pogodę, to tak ma być. Więc miało coś tam popadać, ale niedużo. No i w sumie nie jest tak źle, mogło być zawsze gorzej. W każdym razie speedrunujemy do wodospadu Siklewica. Chcę go bardzo zobaczyć, bo on jest ładny. No i zrobię mu ładne zdjęcia. No i potem już lecimy dalej. A gdzie? No to sami zobaczycie. No ale dużo kilometrów mamy do pokonania. Więc no i do Golden Hour'u zostało 9 godzin. Więc będziemy się trochę ścigać ze słońcem. No jest zima, więc niestety dzień jest krótszy. A jest ładnie. No, w każdym razie będziemy się ścigać ze słońcem. Ale myślę, że damy radę bez problemu. Pozdrawiam. O, wodospad. Jaki ładny. Ty, no, to od razu wam pokażę. Ojejku. Ojojoj. Ojojoj. No, to chyba będzie foto. Po 5 kilometrach docieramy w końcu na szlak do Doliny Strążyskiej. Więc idziemy elegancko, zobaczcie, jakie ładne kasy tu zrobili nawet. Tu w ogóle można na Giewont dojść nawet, ale to nie dzisiaj. Jakby nie ma szans.
Nie mam czekana, ni raków, marzą mi się. Dzisiaj nowe rejony kompletnie Tatr dla mnie, więc będzie super. Na cześć Edwarda Jelnika. Jesteśmy już pod Totobicą. Tam jest mały, śliczny wodospad. No i generalnie leje strasznie. W sensie, no właśnie przejaśni, sprawdziłem pogodę. No ale teraz będzie padać. No ale trudno. Nie ma, że boli. Idziemy. Schowam się w lesie przy Siklawicy. No i tam sobie najwyżej przeczekam. Także teraz robimy speedrun w deszczu. Przed chwilą właśnie się schowałem trochę pod drzewem. No ale lepiej jest iść niż nie iść. Dotarliśmy do Polany Stróżyskiej. Jest naprawdę ładnie. Tam się idzie na Giewont. No leje, no ale jest pięknie mimo wszystko. A tam coś się odsłania. Jest ogromne. Tu jest jakiś w ogóle domek. Tam też są. Tam też coś wystaje. Jest mi ciekawe, czy już stąd widać Sarnią Skałę, na którą właśnie się wybieramy. No ale ta góra przed nami z tym śniegiem. Wow. Tu już w ogóle na przemian śnieg z deszczem się robi, więc fajnie. Wolę śnieg niż deszcz. Słuchajcie, Giewont się w końcu pokazał. Piękny, nie? Idziemy teraz zobaczyć wodospad Siklawica, a potem idziemy tam do góry. Ale na razie idziemy tam. Tam też bym chciał. No ale nie dzisiaj. Dzisiaj mam też ze sobą aparat Sony A7CR i obiektyw 28-70 G-Master od Sony, którego otrzymałem właśnie w ramach współpracy, uwaga, to jest mocne, z Sony. Ostatecznie się dogadaliśmy, no i na razie dostałem, o matko, na 2 tygodnie właśnie ten aparat. Swoją drogą, w ostatnim vlogu jeszcze nie miałem tego uchwytu, teraz już go mam i powiem wam, że to jest mega wygodne od Peak Designa. W każdym razie, ten aparat ma 61 megapikseli, więc jest to naprawdę, no mój iPhone ma 48, a mój aparat A7 III Sony ma 24 megapiksele, a ten ma 61, więc wyobraźcie sobie, jak ostre muszą być te nagrania. W każdym razie, właśnie wróciłem spod Siklawicy i już będę skręcał na szlak na Sarnią Skałę. Teraz będzie trochę ciężej. Będziemy się wspinać. Giewont raz się pokazuje, raz nie. 55 minut. Więc nie jest tak źle. Myślę, że spokojnie sobie wejdę nawet szybciej. A do Kalatówek 2 godzinki. No i bardziej patrzyłbym na ten czas, bo idziemy do Kalatówek. No i jak zdążymy, jak Pan Bóg da, a mam nadzieję, że da, no to zdążymy jeszcze na zachód słońca do Murowańca. Także dzisiaj naprawdę jest speedrun, ale naprawdę pozytywny speedrun. Ptaki niesamowicie śpiewają, jest piękna mgła, ale widać coś w końcu, więc tyle dobrze. No i zrobiłem śliczne zdjęcia wodospadu, no po prostu ten aparat ma świetną stabilizację, więc mogę z ręki nawet zrobić długie czasy naświetlania bez statywu. Faktycznie cięższe podejście. Myślę, że na Sarniej Skale się zgadamy. Będę już się zawijał z Sarniej Skały, zjadłem się na nie. No dalej nie ma nikogo, ale już ktoś tam wbiega. Tak to wygląda na ten moment. Albo raczej nie wygląda. Idziemy dalej. Teraz kierunek Murowaniec, więc będzie wyzwanie. Lecę już do Kalatówek. Zszedłem z Sarni. Szedłem dosyć szybko, więc spoko.
sarki. O matko jedyna. Jest ślisko, jest trochę śniegu, ale nie ma sensu ubierać raczków, bo da się po tym spokojnie iść. Prawie spokojnie. W każdym razie pokazywało godzina 20, więc obstawiam, że w godzinkę to zrobię. Może nawet trochę szybciej. No i potem do Mrowańca. Więc mam nadzieję, że zdążę. Fajnie to wygląda wszystko, powiem wam. Niby człowiek był niedawno w górach, a już się stęsknił. Także tak to jest. A teraz jak są te pociągi, to w ogóle super, bo jest łatwiej się dostać tutaj, nie? Też można spać w pociągu. Jest łazienka itp. itd. Gniazdka, więc jest wygodnie. No i tanio. Dla studentów to bardzo tanio. Cały czas mam wrażenie, że się słońce przebija. Takie kolory się fajne robią momentami. Ale niestety nie. Są straszne chmury. Aczkolwiek Zakopane jest już odsłonięte. Tam z daleka widzę. Mam nadzieję, że góry się trochę odsłonią. Może jak wyjdę wyżej, to będzie ok, bo widziałem, że Giewont tam ma słońce, tylko my tego nie widzimy. Także tak. Pozdrawiam. Kalatówki. Godzina 10. Podobno. Tak mówią. Zobaczymy. Było trochę góra-dół. Już się uspokoiło. No i już jest w miarę po płaskim. Już jestem w połowie drogi. W sensie już obszedłem te dwie góry, więc myślę, że za chwilkę będę przy skrzyżowaniu na Kalatówkach. No czuję zmęczenie, aczkolwiek usiądę niedługo chwilkę, zjem coś, wypiję i pójdę dalej. I w schronisku może sobie kawę walnę, bo dzisiaj jeszcze kawy nie piłem, więc myślę, że to będzie świetny pomysł. Ale bardzo fajnie iść taki samemu, szczerze. Ludzie się mnie pytają, czy się boję, czy się nie boję. Jakbym szedł na kościelec albo jakąś inną świnicę z czekanem, z rakami, to bym nie poszedł sam, oczywiście, że nie. Nawet w lecie bym się bał sam. Trochę. No ale tutaj no jest śnieg, okej. Są lasy, okej. Niedźwiedzie tam podobno się powoli budzą, ale niekoniecznie. Więc myślę, że na spokojnie. Fajnie się idzie. Jest wszystko dla mnie, nie ma tu nikogo. Spotkałem tylko może 3 osoby, 4 max. Więc o, tutaj coś mi się odsłania i ktoś idzie. Także do później. Jestem już praktycznie w Kuźnicach, więc teraz zacznie się ostatni etap naszej wędrówki. No i w sumie dosyć ciężki, a mianowicie, o, patrzcie, wiosna. Normalnie wiosna. Wchodzimy jeszcze na Mrowaniec. Pogoda jest jaka jest, jest mgła totalna, więc raczej nie będzie nic widać. Tak obstawiam. No i trudno, no. Chcę zaliczyć ten Mrowaniec. Bardzo lubię to miejsce i bardzo za nim tęsknię za każdym razem, jak jestem w Tatrach. I no. Może akurat Pan Bóg rozwieje trochę tą mgłę. Pozostaje ufać. Jeśli ma być, jak ma być, to będzie, że tak powiem. Więc nie ma co się zastanawiać, tylko iść. I będzie naprawdę sporo kilometrów zrobione dzisiaj. Także będę naprawdę z siebie dumny. No i nie wiem, czy wstanę na 8 na zajęcia. Nie mam pojęcia. Już na szlaku, przez Boczań, na Mrowaniec. Znam już ten szlak dobrze. Byłem tu na urodzinach. Także jeśli nie widzieliście vlogu z urodzin, to zachęcam Was bardzo do zobaczenia go, bo wyszedł naprawdę ładnie i były lepsze warunki niż dzisiaj. W każdym razie wchodzimy. Ostatni etap. Mrowaniec i z powrotem. Jest ciężko. Już czuję trochę zmęczenie, ale krok po kroku i za godzinkę 55 powinienem być już na Mrowańcu. Także no, muszę trochę posapać. Jak to mówi Kacper, się ze mnie śmieje. Tętno 170 i idziemy. Także wspinam się jeszcze w ostatnie miejsce.
i potem będę umierał gdzieś w Zakopanem, czekając na PKP. No przyznam, że jest mrocznie. Tak, jeszcze nie szedłem tutaj, no, ale ładnie. Szkoda tylko, że teraz nie będzie Giewontu widać, bo to jest taki moment, gdzie właśnie widać fajnie Giewont. No, zamiast tego widać... nie wiem, co mam powiedzieć. No chmury, no i drzewa. Pewnie niedługo trzeba będzie w ogóle ubrać raczki i robi się trochę chłodniej już. Więc dobrze, bo mi ciepło. Ogólnie pada śnieg, także jest super. Już jest biało, a ja nie mam siły. Idę krok po kroku, powolutku. Mam dobry czas jeszcze. No, będzie się w sumie dosyć szybko schodzić, więc jest ciężko. Walczymy, oddajemy trud gdzie trzeba, do nieba. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. I idziemy dalej. No i zobaczcie tam. Giewont. Widzicie Giewont? Ja też nie. Pozdrawiam. Dobra, jeszcze pół godzinki. I będziemy mieli z głowy. A potem powrót tylko godzina. Więc git. No, słuchajcie, 20 km ponad za mną. No i wylazłem. Tam jest pierwszy domek na Murowańcu. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ja nie wiem. Nie pytajcie mnie. Ale ja jutro nie wstaję na tą 8 na zajęcia. Nie ma szans. Opuszczamy już schronisko Murowaniec. I cały Murowaniec, halę gąsienicową. No i wracamy już do Zakopanego. Już mi wystarczy dzisiaj. No niestety nic nie widać, no szkoda bardzo. Liczyłem na zachód słońca piękny. No ale niestety. Nie można mieć wszystkiego. Chyba zrobię nawet taką rolkę śmieszną, że POV zima w Tatrach. No i że nic nie widać, nie? I tam pokazuję po kolei szczyty. No już nie ma na co liczyć nawet. Moim zdaniem. Już nie ma nawet jak to zniknąć. Więc śmigamy do Zakopanego. Ogólnie to żyję. Zszedłem, jestem w Kuźnicach. Jak widać, albo nie widać, nie wiem kto co widzi. Ja na przykład nie widzę. W każdym razie idę coś zjeść. Obstawiam, że jak siądę, to już nie wstanę. No ale będę musiał, bo mam pociąg 20:30. Jest godzina 17. Ja jeszcze dużo czasu. Ale to dobrze. Lepiej mieć więcej niż nie mieć wcale. Już sobie wyobrażam, jakbym musiał gnać na tego wcześniejszego Intercity, to by przecież nie wyszło. W każdym razie zszedłem. No, było wyzwanie. 28 km mniej więcej zrobiłem. Ta Strava tam trochę oszukuje, bo ja tam nie włączyłem jej na dworcu po prostu. Tylko później. Ale no. 25 jest na Stravie. 28 jest powiedzmy ogólnie. Więc prawie 30. Obstawiam, że jeszcze jak będę chodził tam po tych chpówkach, to się zrobi to 30. Dochodzę już do stacji PKP Zakopane. Jak widać, oczywiście wszystko już jest zbudowane. Wyremontowane. Tam w ogóle na peronie się zapadła posadzka, więc w ogóle beka. I już są artykuły na ten temat. No ale cóż, no czekamy na pociąg. Niedługo przejedzie. Mam nadzieję, bo nie chcę mi siedzieć w tej poczekalni. Powiem wam, że jestem zmęczony, aczkolwiek nie jest tak źle, jak myślałem. Pewnie i tak jutro będzie gorzej z nogami. Ale no. Zobaczymy. Ale w sumie nie jest tutaj tak brzydko, w sensie fajny styl jest tego dworca. W ogóle tak mogę wam pokazać, jakie wzorki tu zrobili. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Idziemy do domu. Jestem już w mieszkaniu. Godzina w pół do komina, mój zegarek już dawno padł. 20:40 z tego co pamiętam była, jak wchodziłem do mieszkania. W każdym razie dziękuję ci za towarzyszenie. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem kiedy będzie,
ale myślę, że będzie na pewno ciekawy. Do zobaczenia.